Adam Majchrzak, szef artylerii Zjednoczenia Kurkowych Braci Strzeleckich i szef regimentu artylerii księcia Domu Radziwiłłów. Obok mnie stoi ksiądz kapelan. Dzisiaj proszę się przedstawić. Ksiądz Mirosław Krupski, proboszcz parafii Świętej Trójcy w Terespolu obecnie. Tak, tak, wspaniały człowiek. Można powiedzieć, myśmy jechali 550 kilometrów tylko po to, aby w dzisiejszym święcie udekorować księdza kapelana w tej chwili, dlatego, że to jest najwspanialszy człowiek na Podlasiu. Znamy się już kilka lat i trzeba tak było. To wszystko. W zasadzie wszystko. Tutaj oczywiście pan generał trochę przesadził, bo chwali się dopiero po śmierci, a ja jeszcze żyję, także jeszcze trochę pracy nad tym będzie. Ale naprawdę jest to zawsze mobilizujące i obecność, spotkanie zawsze są budujące. Zawsze dowiadujemy się nowych historii. To, co nam do tej pory przekazywała historia, a to, co można doczytać, wyczytać i te szczegóły, one nadają taki koloryt i piękno, nie tylko strojów, ale piękno całej naszej tradycji, kultury. Ja bym powiedział inaczej, króciutko. Na prawdziwej historii buduje się prawdziwy patriotyzm i wiarę. Od 1232 roku bracia Kurkowi współpracują z Kościołem, są niejako bractwem obronnym, zarazem kościelnym. Czyli ponad 850 lat ta tradycja nas wiąże i my coraz głębiej z powrotem wracamy. Prawda, księdze proboszczu? Tak, jak najbardziej to odkrywanie lokalnej nawet historii, lokalnych patriotów, ludzi, którzy naprawdę poświęcili się, którzy oddali swoje życie, poświęcili kiedyś swoje majątki, aby ratować ojczyznę, że okazali się pod każdym względem ludźmi i honoru, i wielkiego ducha. Ja w Kodniu jestem nie pierwszy raz. Byliśmy rok temu też na Wielkich Świętach, gdzie tutaj można powiedzieć wspólnie żeśmy urzędowali, organizowali to święto. No musiałem przyjechać. Kosztuje to troszeczkę wyrzeczeń, bo odległość, ale tak wspaniałej ludności jak na Podlasiu, tak gościnnej, nie ma nigdzie. No jak tu nie przyjechać? No trzeba, dokładnie. A mało tego, powiem wam, że w Kodniu mieszka coraz więcej Ślązaków. I niedługo Kodeń na pewno zmieni nazwę na Kodeń Śląski. Tak, to co, doroczne, największe uroczystości odpustowe w Kodniu to właśnie 14-15 sierpnia. Jest to rocznica, zawsze kolejna koronacji papieskimi koronami obrazu Matki Bożej Kodeńskiej. W zeszłym roku mieliśmy jubileusz 300-lecia. W tym roku jest 301. rocznica nałożenia papieskich koron na skronie Matki Bożej. Także to jest taki największy odpust, który gromadzi największe tłumy tutaj w Kodniu, z czego się bardzo cieszymy, że pielgrzymują ludzie do stóp Matki Bożej Kodeńskiej, Matki Jedności. Zwłaszcza w tym czasie, który jest taki trudny, na pograniczu, na którym jesteśmy. Potrzeba tej jedności, potrzeba tego budowania zawsze na Bogu, na przykazaniach, aby się nie pogubić, bo co się dzieje, to jak się wyrzuci Boga i przykazania, to widać, jak zajrzymy do internetu, do telewizji. Także trzeba do Boga wrócić, wtedy wszystko będzie na właściwym miejscu. Staramy się, aby to było tak rzeczywiście podniośle, uroczyście. I Bractwo Kurkowe także już od kilkunastu lat towarzyszy nam w mniejszym lub większym składzie, ale zawsze jest, także za to też jesteśmy wdzięczni. Ksiądz dziekan został uchoronowany mucetem artyleryjskim jako kapelan Bractwa Kurkowego w Terespolu i z czego się bardzo też cieszymy, bo dobra współpraca zawsze jest. Jako drugi kapłan w diecezji tutaj na Podlasiu, biskup Pacyfik Dydycz ma pierwszy, a ksiądz Mirosław ma drugi ten mucet. Bardzo się cieszę z tego powodu. Było to dla mnie trochę zaskoczeniem, bo dopiero wczoraj dowiedziałem się, że dostanę ten mucet, ale nie ukrywam, że jest to dla mnie wielkie takie i wyróżnienie, ale też i zobowiązanie do tego, aby szanować i kultywować wszystko to, co jest naszą tradycją, naszą kulturą i to bractwo, które szerzy naprawdę bardzo piękne polskie tradycje. Mam nadzieję, że wpisze się w ten scenariusz. Od dawna ksiądz jest kapelanem Bractwa Kurkowego?
jestem prawie 2 lata, ale te wszystkie wydarzenia, które dzieją się i w Terespolu, i wokół, i w Lublinie, gdzie tylko po prostu mogę, to wtedy jestem z tymi ludźmi, którzy no, potrzebują takiego też duchowego wsparcia. Naprawdę jestem bardzo im wdzięczny i jest to, mówię, dla mnie wielkim takim zobowiązaniem, aby dobrze i godnie wypełnić tę funkcję, bo to trudno nazwać jakimś urzędem, bo to nie o to chodzi, ale wszelkie takie nasze spotkania, rozmowy, one świadczą o tym, że jest to potrzebne. Jesteśmy członkami Bractwa Kurkowego Białej Podlaskiej, nowo powstałego bractwa, które przyjechało na zaproszenie naszych przyjaciół z Terespola, Regimentu Artylerii Czarnoprochowej Domu Radziwiłłów w Terespolu, którzy również tutaj są współorganizatorami pięknej uroczystości w Kodniu odpustowej. I wspieramy naszych braci i oni nas również wspierają, kiedy wymaga tego sytuacja. W tej chwili liczymy 14 członków, jesteśmy nowo powstałym bractwem w Białej Podlaskiej. Nie mamy tradycji, ponieważ Białej Podlaskiej nie było jeszcze bractwa. Tworzyliśmy wszystko od początku, od podstaw, od zera, ale już jesteśmy zorganizowani, bractwo mamy zarejestrowane, już działamy. 20 czerwca zostaliśmy przyjęci do Krajowego Zjednoczenia Bractw Kurkowych. Jesteśmy członkami krajowych struktur jako 125. Bractwo w Polsce. Mamy duże wsparcie i czujemy to wsparcie i chcemy zrobić coś dla społeczeństwa, dla Białej Podlaskiej i okolicy. Wspaniała uroczystość podniosła. Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że mieliśmy okazję uczestniczyć w niej. I dziękujemy braciom z Terespola za zaproszenie na tą piękną uroczystość. Reprezentuję Stowarzyszenie Misja i Pojednanie, środowisk patriotyczny w kraju i za granicą. Działa od wielu lat. Naszym generalnie zadaniem jest łączenie wszystkie stowarzyszenia, które niejako z braku ilości zaczynają się rozpadać. W związku z powyższym my jako stowarzyszenie próbujemy łączyć się, nie dzielić. A więc nigdy się nie patrzymy, czy ktoś jest po lewej, czy po prawej stronie. Kwestia, że chce z nami uczestniczyć i chce ten patriotyzm dalej czcić, szanować i wyznawać Bóg, honor i ojczyzna. Jeśli chodzi o moją skromną osobę, ja jestem już po raz drugi. W tamtym roku byłam na uroczystościach głównych. Bardzo piękne. Ponadto pochodzę właśnie z tych stron Podlasia, więc to jest moja niejako ziemia. I zawsze mile tutaj przybywam. Natomiast podróż nie ma znaczenia. Ważna jest atmosfera i to, co w sercu mamy i co chcemy przedstawić innym. Ja podobnie też pochodzę z tego rejonu, konkretnie z Białej Podlaskiej. Zaproszona zostałam przez Bractwo Kurkowe z Zabrza, także liczę na to, że będę bliżej współpracować z Bractwem. Rzeczywiście świetnie działają, świetnie funkcjonują. Tutaj miałam możliwość poznać Bractwo działające na tym terenie. Jestem pierwszy raz, jestem zachwycona. Na pewno będę tutaj uczestniczyć w kolejnych latach. Także polecam, zapraszam. Region świetny, organizacja cudowna, ludzie też cudowni, także zapraszam serdecznie do udziału.